Hej, cześć, witajcie z tej strony Jamiek. W dzisiejszym odcinku kolejny piękny odcinek z Pythona. Kiedy już znamy pętlę i znamy już polecenia logiczne, to możemy budować prawdziwe aplikacje. Co rozumiem przez słowo prawdziwe aplikacje? A mianowicie w dzisiejszym odcinku chciałbym napisać pełnoprawną aplikację do rejestracji. Jeżeli nasz użytkownik będzie miał już konto na naszym serwerze, to wtedy zostanie pomyślnie zalogowany, a jeżeli popełni jakiś błąd lub wprowadzi dane, które nie będą ciągiem tekstowym lub będą puste, to nasz program będzie musiał zwrócić błąd i ponownie poprosić naszego odbiorcę o wypełnienie loginu i hasła. Więc zacznijmy od prostej rzeczy, czyli pobrania na loginu i hasła. Login równa się input. Podaj login dwukropek, spacja. Hasło równa się input. Podaj hasło. Zróbmy teraz if login jest pusty. Ponieważ nikt nic nie napisał, tylko po prostu kliknął Enter, to mam napisać print nie znaleziono, albo nie. Tutaj jakiś komunikat. Login jest pusty. Spacja. I teraz while login jest pusty, to print login. Dokładnie w ten sposób. I teraz tak samo robimy hasłem. Hasło równa się puste, dwukropek. Print. Hasło jest puste. I teraz while. Hasło jest puste. To hasło. Możemy to skopiować. Ctrl-C, Ctrl-V. Podaj hasło. I teraz Ctrl-C, Ctrl-V na odwrót. W ten sposób. Okej. I teraz podaj login. Miłek. Hasło. Puste. Hasło jest puste. Tego się obawiałem. Tutaj wyrzucamy. To wyrzucamy teraz. Tylko że to ma iść tutaj, tak, w ten sposób. Teraz to wygląda już lepiej. Sprawdźmy jeszcze raz. Pusty, login jest pusty. Login jest pusty, login jest pusty, login jest pusty. Albo zróbmy w ten sposób, tak. Ponieważ to będzie bardziej takie realistyczne. Podaj login, na przykład nic nie napiszemy. Podaj hasło, nic nie napiszemy. Login jest pusty. Podaj login. Aha. Hasło jest puste. Podaj hasło. Janek. Ok, aczkolwiek wydawało tutaj, jak mamy od razu, to wygląda to lepiej i naszemu użytkownikowi uważam, że będzie korzystał się lepiej, ponieważ wtedy napiszemy puste, ponieważ kiedy wypuścimy puste, to od razu nam wyskakuje, że jest błąd, że login jest pusty. Więc login jest pusty, to napiszemy jestem. Już mamy, super, podaj hasło garnek. Ok, i teraz tak, otwórzmy sobie zmienną o nazwie spis i będzie to pusty ciąg tekstowy. Kiedy już to mamy, to teraz albo ustawmy sobie tutaj hasło, na przykład karmel i kwiat. I teraz tak. If login in spis and hasło in spis print pomyślnie zalogowano. Sprawdźmy. Karmel. Podaj hasło. Kwiat. Pomyślnie zalogowano. Super. Aczkolwiek, jak napiszemy login kwiat, a później karmel, to nadal mamy pomyślnie zalogowano. Tak właściwie to, czy ze stringiem jesteśmy w stanie to w jakiś szybki sposób pominąć taki problem.
Tylko czy jest taka możliwość z ciągiem tekstowym? Bo wiem, że jakbyśmy mieli już listy, aczkolwiek na razie list nie wprowadziłem. W przyszłości już niedługo wprowadzę. Możecie zasubskrybować, aby nie przegapić tego odcinku z listami, ponieważ uważam, że listy to są jedne z fajniejszych komend w Pythonie. Więc tak, możemy tak zrobić. Jakoś za łatwo poszło. Tak być nie może. Utrudnijmy sobie. Teraz tak. Else. Print. Nie znaleziono takiego konta. N. Czy chcesz takie utworzyć? Teraz that's równa się input. Tak? Nie. I teraz if that równa się, tylko że jeszcze tutaj zróbmy kropka lower. I teraz if that różni się od tak and that różni się od słowa nie, to print widzę, że masz delikatny problem z odpowiedzią. I teraz while Ctrl C, Ctrl V. Tutaj taki prosty. Wiem o tym, że jak już ktoś długo pracuje w Pythonie, to wiem, że można to skrócić, aczkolwiek nie chcę utrudniać, tylko chcę zrobić program przejrzysty. To jest ważne w pisaniu programów. A wiem o tym, że moi widzowie na razie większość nie jest na dość wysokim poziomie, więc robię tak, żeby był odpowiedni program dla wszystkich moich odbiorców. Więc tak, while to that's input.lower. A jeszcze komenda lower działa w taki sposób, że jeżeli napiszemy na przykład w tak, to otrzymamy wynik tak. Więc to jest taka ciekawa funkcja w Pythonie. I teraz ta if that równa się tak, to teraz spis równa się spis plus spacja plus login plus spacja plus hasło. I teraz taki testowy, żeby nam wyprintował. Dobrze, sprawdźmy, czy teraz działa. Teraz Janek, garnek. Nie znaleziono takiego hasła. I teraz tak chcę utworzyć. Ojoj, tylko że to musi iść wszystko do tyłu. Dobrze, jeszcze raz. Janek, garnek. Tak, utworzyć. Karmel, kwiat, Janek, garnek. Sprawdźmy teraz jeszcze raz. Janek, garnek. Nie. Ale czekaj. Janek. Garnek. Nie. Okej. Czyli tutaj po prostu jakby... Tutaj przydałoby się zrobić otwieranie plików. I w tym celu na temat otwierania plików porozmawiamy w następnym odcinku. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Napisaliśmy sobie fajny skrypt, nad którym będziemy teraz pracować. I to jest taki projekt, taki cel, żeby doprowadzić ten projekt do takiego efektu, że zrobimy z tego aplikację z oprawą graficzną. Tak, tutaj taki cel, założenie. No i w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapeczce, ponieważ to mnie motywuje. Ode mnie to wszystko. Do zobaczenia. Miłego dnia.